Na pewnym statku przez ocean płynęło bardzo wielu ludzi. Między nimi było dwóch bardzo wyjątkowych. Jednym był misjonarz, który spędził 40 lat w Chinach. Nauczał, ewangelizował, pomagał biednym, wykonał niesamowitą robotę. Drugim wyjątkowym człowiekiem był pewien bardzo znany śpiewak, który spędził w Chinach 2 tygodnie. Miał kilkanaście koncertów, wielkie sale się wypełniły, przychodząc słuchać, jak śpiewa. Kiedy spotkali się na statku, zaczęli rozmawiać i dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Chinach. Misjonarz, który był dobrym człowiekiem, trochę był zniecierpliwiony, słuchając mądrości swojego nowo poznanego kolegi śpiewaka, kiedy ten po zaledwie 2 tygodniach mówił, ile to poznał zwyczajów z tej kultury, jak bardzo zaprzyjaźnił się z ludźmi, jak bardzo stało mu się bliskie to miejsce. Misjonarz, który był dobrym człowiekiem, uśmiechał się, trochę niecierpliwił w duszy, ale słuchał. Kiedy jednak dopłynęli do brzegów Ameryki, kiedy w porcie okazało się, że na śpiewaka czekają tysiące ludzi, w misjonarzu obudziła się jakaś złość. I zaczął się w duchu modlić. Nie było mnie 40 lat, a na mnie nikt nie czeka. Ten był tylko 2 tygodnie tam, a wyszły dzikie tłumy, żeby go witać, jakby go bardzo dawno nie widziały. Rozżalony schodził ze statku na brzeg. Wtedy Pan Bóg po cichu w jego sercu uśmiechnął się i powiedział: czemu tak się żalisz? Przecież nie wróciłeś jeszcze do domu. Nie mam nic do znanych śpiewaków. Nie mam też nic do lekko rozgoryczonych misjonarzy. Ale tylko jedno zdanie przychodzi mi do głowy, kiedy słucham tej opowieści. Nasza ojczyzna jest w niebie.